Dzięki księdzu Piotrowi spełniły się moje największe marzenia. Dzięki księdzu Piotrowi uratowałem życie drugiej osoby. Ale otuchy troszkę, otuchy! Kiedy on się uśmiecha, my aż chcemy się śmiać z nim. Jeden, dwa, uśmiech to podobno jego najskuteczniejsza broń w walce o dobro, którego w niewielkiej parafii na Żywiecczyźnie nie brakuje. I jak twierdzą parafianie, wszystko co w Leśnej dzieje się dobrego, to zasługa tego właśnie człowieka. Jeżeli księdza Piotra by nie było, nie byłoby akcji oddawania krwi, nie byłoby akcji szpiku kostnego. No wszystko, co się dzieje na terenie parafii, no to jego zasługa, jego pomysły. Dlatego kilka lat temu parafianie wybrali go proboszczem roku, a teraz do tego tytułu dołączyło jeszcze jedno, szczególne wyróżnienie. Szczególne, bo przyznawane przez dzieci. 10 września ksiądz Satkiewicz został kawalerem Orderu Uśmiechu. Czy przybył tu do nas ksiądz Piotr Satkiewicz? Jest obecny tutaj wśród nas? W imieniu dzieci Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła ci nadać to najsłoneczniejsze z odznaczeń. Ogromna serdeczność, wyrozumiałość taka, życzliwość, to co my wszyscy mamy, a nie od każdego to emanuje, nie każdy potrafił to z siebie wydobyć. A księdzu to bardzo fajnie wychodzi i on, myślę, że to wszystko naprawdę popiera czynami. Nie wiem skąd ksiądz pochodzi, ale do górali się nadał. Ma te góralskie takie cechy tego uporu, tej twardości i on z uśmiechem to wszystko pokona. Czuje to w sercu i robi. I nie cofnie się przed niczym. Poszłam do księdza proboszcza na plebanie. Zadzwoniłem na domofon i spytałem się, czy przesłuchałby mnie, czy bym mógł grać na różańcach. Kiedy ranne wstają z oszem, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielki. Dzięki księdzu Piotrowi spełniły się moje największe marzenia. Dzięki temu mogę grać dzisiaj na mszy świętej, mimo że mam 10 lat. To jest tak jak gra w piłkę, tylko że na organach. Ksiądz zawsze bardzo dużo się śmieje, bardzo lubi dzieci i zawsze nam chętnie pomaga, nigdy nie odmawia. Boży duch wypełnia mnie, jak Dawid skakać chce. Wszyscy skaczą, ci to na boku stoją też. Kiedy on się uśmiecha, my aż chcemy się śmiać z nim, bo on tak nas jakby wciąga w ten śmiech. Dzięki jego pomocy jeździliśmy na wycieczki, rajdy rowerowe, ogniska. Byliśmy też w klinice onkologii, hematologii dziecięcej we Wrocławiu. Chcieliśmy podziękować księdzu, dlatego napisaliśmy do kapituły Orderu Uśmiechu, aby wręczyli mu Order Uśmiechu. W imieniu Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu mianuję się kawalerem orderu i żądam, by wbrew różnym zawirowaniom i losowi różnego rodzaju byłeś zawsze uśmiechnięty i dzieciom przynosiłeś radość. Czy przyrzekasz? Przyrzekam.
Wśród tych wszystkich wyróżnień, nagród, które otrzymałem dotychczas, to jest chyba najpiękniejsze, bo przyznane przez dzieci, czyli przez kogoś, kto nie jest uwikłany w żadną politykę, w żadne układy, w żadną korupcję. No i to są ci, którzy chyba najbardziej człowieka potrafią wyczuć. Ksiądz Piotr Setkiewicz ma naprawdę wielkie serce. Jest zawsze uśmiechnięty, radosny i chętny do pomocy. I dlatego go nominowaliśmy. I można się od niego dużo nauczyć. Radości i miłości do bliźniego. Chcę się podzielić dzisiaj, moi drodzy, promieniami tego orderu. Bo każdemu z was jeden promień się należy. Bo właśnie dzięki współpracy parafian ze swoim proboszczem to tu padają rekordy w oddawaniu krwi. To tu regularnie odbywają się akcje szukania dawców szpiku kostnego, a wielu parafian zadeklarowało się jako potencjalni dawcy organów. Wszystko zasługa proboszcza, który sam dał dobry przykład. W pewnej niedzieli na kazaniu powiedział, że będzie organizowana akcja szpiku kostnego. Powiedział, na czym to polega. Sam zresztą jest dawcą, czyli na swoim przykładzie można powiedzieć, że oparł całe to kazanie. I w pewnej niedzieli po prostu zorganizował tutaj akcję, na którą zapisało się dość sporo osób, w tym ja. Do 2 miesięcy od momentu, kiedy się zapisałem, byłem już dawcą. To był 25-letni gdańszczanin. No żyje, to jest ponad 4 lata. To dzięki księdzu Piotrowi uratowałem życie drugiej osobie. Dowiedziałam się od księdza proboszcza, jak niewiele można zrobić, żeby komuś uratować życie. Nie wiemy, w jakiej sytuacji my się kiedyś znajdziemy, czy nasze dziecko nie będzie potrzebowało, prawda, przeszczepu i wtedy my będziemy o to prosić, ale my też musimy z siebie coś dać. A w tym pomysłowy proboszcz nie ustaje. Wciąż pozytywnie zaskakuje parafian. W 2007 roku zadbał, by w zakrystii kościoła pojawił się defibrylator. Ten aparat ci pomoże. Wśród wiernych niesłabnie zainteresowanie infokioskiem, który ku zaskoczeniu wielu niedawno stanął w przedsionku kościoła. Nowość tę doceniły głównie osoby starsze. Jestem naprawdę wzruszona. Nie tyle wdzięczna, ale wzruszona jestem tym, że ksiądz mógł o tym pomyśleć. Bardzo nam się to, zwłaszcza rencistom, emerytom. Bo nigdy sobie nie pozwolimy na takie coś. Tu się tyle dzieje i to tylko tu mogę oglądać. Duży rajd rowerowy, no i w ogóle wszystko, co się dzieje w parafii, to wszystko wiemy. Nie wyobrażam sobie teraz, żebyśmy tego mogli nie mieć. Doskonały organizator, przyjaciel dzieci, ale przede wszystkim kapłan. Kapłan, który dobro, o którym mówi, po prostu wciela w życie. To wszystko jest dzieło nas wszystkich. To nie jest dzieło moje. Ja może jestem jakimś tylko tam motorniczym takim, prawda, takim kołem napędzającym troszkę, mobilizujących parafian. Natomiast to wszystko, co tutaj się dzieje, te wszystkie sukcesy, to jest wspólne dzieło wszystkich parafian, różnych instytucji, które są na terenie parafii. Nasza wspólna praca, nasza współpraca wydaje tak wspaniałe owoce. Wystarczy tylko uświadomić ludziom, jak wiele dobrego mają w sobie.